kolejne pytanie teraz od Szamo Urbexa, który pyta się, w jak szybki sposób wyrównać poziom dźwięku na różnych ujęciach. No, różnie to bywa, czasami mamy dźwięk głośniej nagrany, ciszej. No jak to zrobić, żeby jak najbardziej to zautomatyzować? Ale od razu zaznaczę, automat za nas wszystkiego nie załatwi. Czasami będziemy musieli jednak poddać dźwięk edycji ręcznie. I wszystko teraz to pokażę, będę bazował na Movie Edit Pro Plus, więc dostępne będzie w każdym Mavicie. No dobra, zacznijmy to robić. Otwieram sobie projekt. Ja już sobie tam wcześniej przygotowałem specjalnie, bo nie mam takich jakichś dźwięków z różnym natężeniem, gdzie mam cicho i głośno. Zacznijmy od cicho. Pierwszy problem w tej podstawowej wersji Mavixa jest to, że nie mamy graficznego takiego podglądu wysterowania dźwięku. Tutaj z boku mamy taki wskaźnik, który jest bardziej niż żenujący. Ja, gdy pracowałem sobie na tej wersji Mavixa, korzystałem sobie z konsoli, gdzie tu jest lepszy taki wskaźnik. No i widzimy, że główny poziom dźwięku jest dosyć nisko. Generalnie Mavix dąży do tego, aby poziom gdzieś się kończył na zero. Jak to teraz zrobić, żeby wyrównało mi do tego zera? Oczywiście trzeba też pamiętać o tym, że on nam wyrówna ten dźwięk do najgłośniejszego punktu w utworze. Więc jeżeli gdzieś tu będzie jakieś w cudzysłowie pierdyknięcie w bębny, no to nam wyrówna to zero do tego pierdyknięcia w bębny. Nie do całości. No ale dobra, zróbmy to. Zaznaczamy klip, prawy przycisk myszy. Jest takie coś jak normalize maximum level. Czyli teraz nam przeanalizuje całe nagranie i wyrówna poziom dźwięku. Jak widać tu wykres, taka o, to, aż mi się podniosło do góry, zobaczmy teraz jak to wygląda tutaj na tym wskaźniku. To jest po tym normalizę. Jeżeli teraz wrzucę, jeżeli będzie coś za głośno, no to działa to w ten sam sposób. Tutaj mam aż dźwięk przesterowany. Oczywiście przesteru mi nie usunie, no bo przester to jest najgorsza rzecz, która może nas spotkać w dźwięku. I najlepiej generalnie nagrać dźwięk ciut za cicho niż za głośno. Z przesterem nic nie zrobimy, z cichym dźwiękiem zawsze coś potrafimy wykombinować. Tak samo z obrazem. Lepiej nagrać obraz niedoświetlony niż przepalony. Z przepaleniami generalnie ciężko się walczy i lepiej zawsze wyciągać obraz z niedoświetlonego niż z prześwietlonego. Tak samo jest z dźwiękiem. Lepiej zbyt cichego niż z przesterowanego. Z przesterami nic nie zrobimy. No ale dobra, zróbmy, że tu jest za głośno. W razie sobie to zmutuję. Nie wiem, czy to akurat coś zrobi mi. No nie za bardzo. Widać, że mi przesteru już nie chce. No, czyli to już jest około zera. Więc jak mamy za cicho lub za głośno, korzystamy z tego normalizę maximum level. No ale dobra, mogą być też takie partie, żebyśmy chcieli tylko sobie, załóżmy, fragment rozgłośnić lub wyciszyć. No jak do tego podejść? Jak zwykle kłaniają nam się karty kluczowe. Najlepiej wtedy sobie troszeczkę popracować na takim większym podglądzie. O, akurat mi wskoczyło w audio efekt. I tak jak w jednym z tutków pokazywałem, że nie zawsze te kartki kluczowe się włączają, tak tu ten sam myk też działa. Klikamy. Wystarczy przez chwilę sobie zjechać głośnością. Dodajemy. Wtedy cofamy sobie na 100%. Jak klikniemy sobie w oczko, pokazuje nam się linia głośności dźwięku. Z tym, że tutaj jest zawsze na maksa, bo generalnie stosuje się podbicie tutaj tym suwakiem. Więc jeżeli załóżmy ten fragment byłby za głośny, no to możemy sobie zmniejszyć w tym fragmencie natężenie dźwięku. Taka podpowiedź, jeżeli byśmy chcieli wrócić potem do tego samego natężenia dźwięku, to ja robię to w ten sposób, że pierw sobie zaznaczam początek, gdzie mamy się, załóżmy, ściszyć i od razu szukam miejsca, gdzie mi dźwięk powinien wrócić do 100% głośności i sobie też zaznaczam. Po prostu będzie mi potem łatwiej to ustawić. I teraz jak sobie będę na przykład zmniejszał natężenie, to tu jak widać mi trzyma i wystarczy sobie oczywiście też z drugiej strony dopasować. No i mniej więcej tak to działa. To samo możemy oczywiście zrobić z panoramą, czyli lewy i prawy kanał. Trzeba to
uaktywnić tym samym mykiem, czyli dajemy sobie klatkę kluczową i powracamy na wartość 0, żeby była panorama na środku. No i teraz możemy sobie dać klatkę kluczową, że dźwięk nam przejdzie na przykład na lewy kanał. I też możemy sobie włączyć graficzny wykres. I już potem możemy się bawić tu. Dobra. Czasami może być tak, że mimo, że już zastosowaliśmy wszystkie sztuczki, dźwięk był cichy i zwiększyliśmy maksymalnie podbicie na 20 i nadal jest za cichy, otóż teoretycznie nie możemy nic zrobić więcej w Magixie. Więc taki dźwięk trzeba było poddać, można poddać obróbce w jakimś programie do edycji dźwięku, na przykład Audacity korzysta. Magix też ma taki edytor dźwięku. Tylko w sumie wszystko można zrobić sobie tutaj w Magixie. Jak podbić jeszcze bardziej, gdy już zablokował nam Magix możliwość podbicia tego dźwięku. A więc tak, jeżeli powiedzmy mamy klip za cicho, mimo tego, że już podgłościliśmy sobie na maksa, już dalej się z tym nie da nic zrobić, no to robimy na maksa. Najlepiej to sobie wtedy pracować na jakiejś tam innej zakładce, gdzieś obok. Ja to na razie pokazuję na tej jednej, ale tak jak mówiłem, takie dodatkowe prace najlepiej sobie robić na jakichś tam dodatkowych zakładkach, a później to wrzucać do tej głównej, takiej pierwszej naszej bazowej. Jest to dosyć wygodne, ale wróćmy tam. Czyli sobie wymaksujemy to na maksa. Max na maksa, dobra. I wystarczy wyeksportować sam dźwięk jako wave. Z tym, że nie zaznaczamy tutaj opcji normalize maximum level, bo to samo zrobi nam, co pokazywałem wcześniej. No i to sobie wyeksportujemy, dobra, gdzieś tam do pobranych. I teraz zamykamy to, otwieram pobrane, tylko to będzie miał straszny, to jest to. Puśćmy, ale będzie tu przester, uwaga, na uszy. Jeżeli jeszcze by było za cicho, to znowu podbijamy, znowu wyeksportujemy i tak bawimy się, aż osiągniemy naszą jakąś tam satysfakcjonującą jakość tego dźwięku, że wyciągniemy na maksa. Inna ważna sprawa to zalecam, może nie zalecam, bo podpowiadam, aby używać w swoich projektach dźwięk wave z taką samą częstotliwością, jaką mamy nagrany film. Zazwyczaj filmy z kamery są nagrane w 48 kHz, więc najlepiej używać wave'ów 48 kHz, no i tam w bitach ileś tam coś tam jest nieistotne. Nie zalecam stosowania MP3 z tego względu, że czasami jeżeli robimy sobie mix pod jakiś film pod bit, czyli jakieś tam uderzenie i zmienia nam się sceny, możemy stracić później synchronizację. MP3 ma to do siebie, że potrafi gubić synchronizację dźwięku, mimo że wydaje nam się, że ustawiliśmy. Więc generalnie najlepiej sobie używać wave'ów. A inna sprawa, wave nie jest tak mocno zasobożerny jak MP3, bo MP3 też musi komputer pierw zdekodować. Co prawda wiadomo, przesyłamy komputery z o dużej mocy obliczeniowej, to już nie te czasy co kiedyś, ale generalnie sobie najlepiej robić to wszystko w wave'ach z częstotliwością taką jak materiał wideo, żeby uniknąć problemu sobie z synchronizacją. Jeszcze została mi jedna kwestia, która wpadła tak przy okazji. Dobra, teraz sobie przeskoczę do ProX'a i takim kolejną ciekawostką odnośnie edycji dźwięku jest zmiana prędkości. Czyli teraz rozdzielę może sobie audio od obrazu, wygeneruję wykres graficzny dźwięku. No i teraz pobawimy się zmianą prędkości. Każdy Magixie jest tak samo. Sobie wejdę z zakładki Effects. Speed. O. No i teraz ustawię sobie wartość 0,25. Generalnie wszystko jest ładnie pięknie, bo dźwięk się zwolni. Zresztuję to sobie, ale jak zrobię 0,24, już mam komunikat, że dźwięk zostanie usunięty, bo przekroczyłem wartość 0,25. Podobnie będzie, gdy zwiększę prędkość i przekroczę wartość 4. Ale co zrobić, aby jednak zachować ten dźwięk? No jest to taki pewien myk. Magix pewnie doszedł do takiego wniosku, że
jeżeli ustawimy poniżej tych wartości, to ten dźwięk będzie już nieczytelny, no ale mamy kaprys jednak, żeby ten dźwięk został. Więc co zrobić, aby ten dźwięk zachować? Jest taka mała rzeźba, wrócę do oryginalnej prędkości i najlepiej to robić nie za pomocą klatek kluczowych, bo spowalniać też możemy za pomocą klatek kluczowych, tylko poprzez cięcie. Można robić za pomocą klatek kluczowych, tylko dłużej będziemy musieli rzeźbić, więc ja pokażę teraz najprostszy sposób. Przycinam sobie klip, że dotąd ma być normalna prędkość. 17. 10. I ten środkowy fragment ma być zwolniony poniżej tej wartości 0,25. Oddzielam sobie ścieżkę audio od obrazu, tak żeby było osobne. Zaznaczyłem tu sobie, aby mi przesuwało wszystkie klipy za, jak mi się ten nasz bloczek wydłuży. No i zrobię sobie to 0,10 nawet, ekstremalnie. Oj, 100 nie. 0,10. No i mamy zwolnienie. No i teraz jak ten dźwięk dopasować do obrazu? Ustawiam sobie niżej, klikam prawym przyciskiem myszy i wchodzę sobie tą oto opcję i Stitch Sample. Maksymalnie mogę dźwięk zwolnić dotąd. Jak widać, jeszcze mi sporo brakuje. Dobra. Skopiuję to sobie, otworzę na innej zakładce i wkleję. Ten dźwięk eksportuję sobie autozapis jako wave. No niech będzie music. Może jakąś inną nazwę. ZW. I zapisuję OK. Mamy tu nasze ZW. No jak się już pewnie domyślacie, robię ten sam myk, czyli Team Stitcher Sample. I znowu sobie zwalniam. No jak już teraz sobie pykniemy. Szwica 2000. Widać, Magix wiedział, co robi, dając te nasze takie ograniczenia. No, ale na upartego, jak będzie chciał ktoś sobie jeszcze bardziej dźwięk zwolnić, niż to Magix przewidział, no to właśnie w ten sposób. 5. Ot, i na dzisiaj to wszystko.